to, że wiesz, ja ci będę opowiadał o Ewangelii, to nie zmieni twojego życia. Zmieni twoje życie dzisiaj, mam wrażenie, to, że ja będę żył tą Ewangelią tak, że ty mi zaczniesz zazdrościć, że ja nią żyję. Wiesz, wiesz, żyjąc Ewangelią możesz na przykład, nie wiem, stać się biednym człowiekiem. Żyjąc Ewangelią nie ma obiecane, że będziesz zdrowym człowiekiem. Żyjąc Ewangelią nie masz obiecane w Ewangelii, że wszystkim nam będzie dobrze. Myśmy sobie zrobili z Boga kogoś takiego czasami, robimy sobie kogoś takiego, ja też, kto ma być gwarantem tego, żeby nam było dobrze, tak? Żeby nam było bezpiecznie, żebyśmy nie chorowali, żeby się wszystko ułożyło z dziećmi itd., itd. Nie ma nigdzie takiej gwarancji w Ewangelii. Ponieważ spotkałem ludzi, którzy potrzebowali pomocy, to im pomogłem, czy staram się pomagać. To jest jak z dobrym Samarytaninem, wiesz, on nie porównuje się, ale ten człowiek jest jakoś wzorem dla mnie. Nie myślał o tym, czy teraz założę fundację na rzecz ludzi zwiktymizowanych na drodze z Jerozolimy do Jerycha i tak dalej, i tak dalej. Tylko po prostu jechał w swoich sprawach, zobaczył, że leży człowiek i krwawi, to się przy nim zatrzymał, ponazywał wszystkie jego potrzeby, postarał się je jak potrafił zaspokoić i pojechał dalej. I być może spotkał następnego i zrobił to samo. Nie mamy na ten temat żadnych danych. I myśmy zrobili tak samo. To znaczy tutaj pomagamy, bo już znamy te potrzeby. My nie pomagamy Afryce, my nie pomagamy biednym sierotom jakimś. My zawsze, bo mamy już w tej chwili 10 placówek, też w Dobrej Fabryce, wszędzie gdzie jedziemy, jedziemy z taką samą myślą. Chcemy poznać tych ludzi, chcemy znać ich po imieniu, chcemy wiedzieć, jakie są ich potrzeby i chcemy po kolei jakby zasypywać te dziury, które zrobiło w ich życiu zło. I później iść w kolejne miejsce i tak 5 cm kwadratowych po 5 cm poprawiać ten świat. Drodzy mieszkańcy Chełma, czyli chełmianie, bardzo serdecznie Was pozdrawiam z Chełmskiego Domu Kultury. Dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj tu przyszli. Dziękuję tym, którzy przyjdą na następne spotkanie ze mną, bo ono z całą pewnością się odbędzie. Jeżeli tylko tutaj siedząca pani dyrektor, której nie widać, a którą pieszczotliwie nazywam Wiesławem, zgodzi się, żeby takie spotkanie się odbyło. Jeżeli miałbym zwrócić się do Was z jedną prośbą, to mam tę jedną prośbę następującą. Róbcie dobrze, a nie źle. Wszystkiego dobrego.